święte zmiłowanie tu na ziemię zeszli nam. Twoje święte zmiłowanie tu na ziemię zeszli nam. Boże mocny, święty Boże, na tym ludem zlituj się. Wszakże dłoń Twa wszystko może, ach, nad nami zlituj się. Wszakże dłoń Twa wszystko może, ach, nad nami zlituj się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem twoim. Drodzy siostry i bracia, czcigodni ojcowie, drodzy kapłani, gromadzimy się w szczególnym miejscu. Miejscu, które już możemy powiedzieć w jakiś sposób tradycyjnie gromadzi nas o tej porze, by wspominać tych, którzy dużo przed nami wcześniej żyli, którzy w tym miejscu, także i w wielu innych miejscach naszej rodzinnej ziemi zostali pochowani. I dzisiaj przez naszą obecność, mszę świętą, przez naszą modlitwę chcemy tych wszystkich ludzi polecać dobremu Bogu. Chcielibyśmy to czynić i za nich my też, kapłani, tę ofiarę mszy świętej chcemy ofiarować. No, żeby ona była miła Panu Bogu, byśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, przyjąć Chrystusa w Komunii Świętej. Przeprośmy teraz Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w miłosierdziu swoim oderwałeś błogosławioną Jolantę od zaszczytów i bogactw, a sprawiłeś, że wybrała pokorne naśladowanie Twojego Syna. Przez jej zasługi i wstawiennictwo naucz nas tak używać dóbr ziemskich, abyśmy mogli dojść do radości życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Gdy Eliasz przyszedł do Bożej Góry Horeb, wszedł do pewnej groty. Wtedy Pan skierował do niego słowo i przemówił: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził.
Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pan nie był w wichurze, a po wichurze trzęsienie ziemi. Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: co ty tu robisz, Eliaszu? Eliasz zaś odpowiedział: żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Boga zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili mieczem. Także ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze na moje życie. Wtedy Pan rzekł do niego: wyruszaj w swoją powrotną drogę ku pustyni Damaszku, a kiedy tam przybędziesz, namaścisz Hazaela na króla Syrii. Później namaścisz Jehu, syna Nimszego, na króla Izraela. A wreszcie Elizeusza, syna Szafata, z Abel-Mehola, namaścisz na proroka po tobie. Oto słowo Boże. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam, zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. O Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie, nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. Nie odtrącaj w gniewie Twojego sługi. Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ucz mnie przestrzegać Twojego prawa i zachowywać je całym sercem. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć.
odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Oto słowo Pańskie. Radzę usiąść. Trochę żeśmy się spóźnili z rozpoczęciem mszy świętej z przyczyn technicznych, bo za to kazanie będzie dłuższe. Drodzy siostry i bracia, czcigodni kapłani, cmentarz to w naszym pojęciu i odczuciu miejsce szczególne. Wchodzimy na cmentarze, często oglądamy nagrobki naszych bliskich, czasem i obcych nam ludzi. Podziwiamy nowoczesne, piękne, wielkie groby. A czasem zapuszczamy się na cmentarze te stare, zabytkowe, gdzie już może i nagrobki powoli czas zaczyna kruszyć, gdzie już może epitafia i przeróżne upamiętniające zmarłych napisy czas zaczyna zacierać. Ale cmentarz ma coś w sobie. Bo cmentarz niejako zmusza człowieka do wyciszenia. Zmusza go do zastanowienia. Ileż nieraz różnych pytań rodzi się w naszych głowach, umysłach i sercach, gdy odwiedzamy cmentarze. Moi drodzy, wizyta na cmentarzu to często też wspomnienia, przeróżne, o naszych bliskich, o tych, którzy odeszli. Czasem może pojawia się w naszych umysłach jakaś nutka żalu, bo niewypowiedziane słowa, może niewygodne do końca sprawy, rzeczy z tymi, których już nie ma. Cmentarz niejednokrotnie niejako zmusza nas do modlitwy. Bo jakżeż będąc na cmentarzu, choćby jednego wieczny odpoczynek nie wyszeptać przed Bogiem za tych, którzy tam spoczywają. I można byłoby zaryzykować pewne porównanie do dzisiejszego czytania, które słyszeliśmy z pierwszej Księgi Królewskiej. Tam prorok Eliasz też doświadczył tego, że Boga nie ma w wielkim powiewie wichru, w ogniu, w burzy, ale jest w powiewie łagodnego wiatru i w ciszy. I coś takiego ma też każdy cmentarz w sobie. Moi drodzy, dobrze, że my przychodzimy na cmentarze, że te nasze wizyty raczej tam nie są przypadkowe, bo trudno przypadkiem trafić na cmentarz. Może czasem się to nam zdarza, ale raczej, jeżeli już, to chcemy tam być. Idziemy z pewnym zamiarem. Może jest jeden wyjątek, ale wtedy chyba wiele nas to będzie nie obchodzić, kiedy nas po śmierci nasze doczesne szczątki tam zaniosą. Za naszego życia jednak nasze wizyty na cmentarzu są świadome i zamierzone. I moi drodzy, zawsze nasza wizyta, obecność na cmentarzu to wyraz naszej pamięci o tych, którzy już odeszli. To też wyraz naszej wdzięczności. Tego, że chcemy naszą modlitwą, tą modlitewną pamięcią,
ogarnąć tych wszystkich, którzy na cmentarzu spoczywają. Chcemy też naszą obecnością, naszą modlitwą zyskiwanym odpustem, choćby cząstkowym, wyprosić u dobrego Boga dla tych zmarłych nagrodę wieczną. Można by powiedzieć, moi drodzy, chwała wszystkim tym ludziom, którzy to czynią. Chwała, że jeszcze są tacy, którzy cmentarze odwiedzają. Dbają o zewnętrzny wygląd tych cmentarzy, ale też i duchowo przez modlitwę są w tych miejscach obecni. Moi drodzy, my jesteśmy dziś w miejscu szczególnym, bo kiedy rozejrzymy się dokładnie, nie ma nagrobków, nie ma ogrodzenia. Miejsce może dla kogoś, kto tego miejsca nie zna, mogłoby być takie jak wiele, wiele innych miejsc w tym lesie czy w całej okolicy. Ale mimo tego, że miejsce naznaczone tylko krzyżem i głazem i pamiątkową tablicą, to miejsce jest jakże szczególne. I chwała tym wszystkim, którzy o tym miejscu pamiętają. Większa, myślę, chwała tym, którzy rozpoczęli tę piękną tradycję modlitwy mszy świętej za tych, którzy w tym miejscu spoczywają. Chwała tym, którzy może gdzieś z mroków historii znają jakieś strzępy wiadomości o wydarzeniach, o ludziach, o tym, co ich spotkało, o przeróżnych zarazach i przeróżnych nieszczęściach, które dotykały naszych przodków. Niejednokrotnie, pewnie gwałtownie i z zaskoczenia. I czasem po ludzku patrząc bezlitośnie dla nich, ta śmierć ich spotykała. I może były to trudne dla nich chwile, dla ich bliskich, bo czasem bezradnie patrzyli, kopali kolejne groby i może zadając sobie i Stwórcy pytanie, dlaczego tak? Dlaczego mój bliski, on, znajomy, sąsiad, przyjaciel, dlaczego może właśnie w taki sposób, tak nagle, nawet bez czasu na pożegnanie, ale czynili to. I wypraszali u dobrego Boga to miłosierdzie dla nich. I z nadzieją na tę wieczność składali ich doczesne szczątki w tych często zbiorowych mogiłach. Myślę, że i za tych ludzi trzeba nam dzisiaj Bogu podziękować. Moi drodzy siostry i bracia, jesteśmy i my dziś po wielu, wielu latach, po tamtych wydarzeniach w tym miejscu. Jesteśmy tu na tym cmentarzu, bardzo nietypowym. Tak jak już powiedzieliśmy sobie, bez wyznaczonych nagrobków, pomników, bez imion, nazwisk, dat, narodzin, śmierci. Ale przecież wiemy, że ich szczątki tutaj są. Jesteśmy tu po to, by modlić się za zmarłych w wyniku różnych chorób. Ale też chcemy w naszej modlitwie dziś szczególnie Bogu powierzać zmarłych w ciągu wieków w wyniku różnych kataklizmów, nieszczęśliwych wypadków, tych różnych nieszczęść, które dotykały naszych przodków. I to przez wiele, wiele pokoleń. A czasem możemy tylko sobie spróbować wyobrazić, że życia też nie mieli łatwego. W ciężkiej pracy, w znoju, nieraz w wielu przeciwnościach przyrody i tego, co ich otaczało. Ale myślę, że tym większa chwała dla tych, którzy chcą to czynić. Którzy swoją obecnością, tym przygotowaniem organizacyjnym tej mszy świętej, tej, możemy powiedzieć, uroczystości ku czci tych zmarłych, są tutaj.
są i modlą się, i pamiętają. I tego też uczą te najmłodsze pokolenia, bo i tych najmłodszych tutaj dziś widać. Za to im też chwała i myślę, że trzeba za to Bogu podziękować. I moi siostry, drodzy siostry i bracia, kończąc, chcę wam również powiedzieć, za to wszystko Bóg zapłać. A jednocześnie prosić, czyńmy to. Chciejmy pamiętać, chciejmy pośród tego naszego zabiegania, tak wielu ważnych, jak nieraz mówimy, spraw naszego życia, znaleźć te parę chwil, by w takich miejscach stanąć. By może właśnie, jak słyszeliśmy w tym czytaniu z pierwszej Księgi Królewskiej, czasem Boga odnaleźć w takiej ciszy, takich miejsc i takich cmentarzy. Chciejmy to czynić, moi drodzy. Chciejmy wzywać Bożego miłosierdzia dla tych naszych zmarłych. Często bez nagrobka, często może zapomnianych już przez swoje rodziny, bo czasem to i po prostu jest niemożliwe po ludzku, by te pokolenia sprzed lat gdzieś wydobyć, by imiona czy nazwiska zapisać, powtórzyć. Ale ich wszystkich chciejmy w naszej modlitwie Bogu polecać. A jednocześnie w tej modlitwie prośmy, może nieśmiało, ale jednak prośmy Boga, by kiedyś nie zabrakło tych, którzy będą wstawiać się za nami, którzy będą potrafili znaleźć takie miejsca, znaleźć czas na to, by być na cmentarzu i wspomnieć tych, którzy byli przed nimi. Wspomnieć i nas, dobremu i miłosiernemu Bogu. I o to też chciejmy się dzisiaj modlić. Amen. Powstańmy teraz i w naszej wspólnej modlitwie za przyczyną dzisiejszej patronki błogosławionej Jolanty zanieśmy do Boga nasze modlitwy. Módlmy się za papieża Franciszka, za księży, biskupów, misjonarzy i kapłanów, szczególnie za obecnych dziś z nami kapłanów, którym drogie jest to miejsce pamięci, o umocnienie ich w powołaniu i głoszeniu nauki Pana Jezusa. Ciebie prosimy. Za osoby prześladowane, wyśmiewane, poniżane za to, że wierzą i przyznają się do Pana Boga, aby się nie załamały w wierze i otrzymały skuteczną pomoc od nas, chrześcijan. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za naszą ojczyznę, w której żyjemy, uczymy się i pracujemy, o dar pokoju, jedności i zgody i za wszystkie miejsca pamięci w naszym kraju, o godne ich upamiętnienie i poszanowanie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za osoby, które odnalazły to miejsce pamięci, poświęcając swój czas i otaczając troską osoby zmarłe, aby Pan Bóg im błogosławił w pracy dla dobra ojczyzny i drugiego człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za ludzi dźwigających ciężar, cierpienia i choroby, o ulgę i pocieszenie i za tych, którzy opiekują się chorymi, aby ich trud i poświęcenie wynagrodził Pan Bóg. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za zmarłych, którym zakończyła się już droga życia na ziemi, za zmarłych podczas epidemii i spoczywających na tym miejscu, aby otrzymali dar życia wiecznego w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas, uczestniczących we mszy świętej, za mieszkańców naszych wiosek i miast, aby Pan Bóg zachował nas od epidemii, nawałnic i kataklizmów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dobry i miłość.
miłosierny Boże, przyjmij nasze wspólne modlitwy i obdarz nas potrzebnymi łaskami, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Boże wielki, pełen chwał, wielbim Twą potęgę, Panie. Tyś przez tworzą życie dał, podziwiamy Twe działanie. Jakiś od wieczności był, tak na wieki będziesz żył. Jakiś od wieczności był, tak na wieki będziesz żył. Łaskawie na Twój lud, Twemu pobłogosław stworzeniu. Prowadź go do życia Bóg, by nie zginął w zatraceniu. Przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę za Twoją, na przyćmę nas ze swojego imienia, a także na pożegnanie nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij od nas słów Twoich dary, które składamy na Twoim ołtarzu, obchodząc wspomnienie błogosławionej Jolanty i spraw, abyśmy wolni od ziemskich przywiązań Ciebie uznawali za jedyne bogactwo, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim w górę serca znosimy Jego Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu godne to i sprawiedliwe. Zapewne godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty bowiem powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia, chwały Twoje. Błogosławiony
Święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten krew spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy się Twoją, Panie, oczekując swego przyjścia chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem i całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O zmarłych, którym jesteśmy winni wdzięczność. Pamiętaj o zmarłych spoczywających w tej wspólnej mogile i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętymi apostołami, z błogosławioną Jolantą, patronką dnia dzisiejszego, z naszymi świętymi i błogosławionymi patronami, świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Jego słowo, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam.
namy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Moja dusza Panu wierna. Jezus karmi nas swoim ciałem i przenajświętszą krwią. Panie, ja Tobie zaufałem, wspieraj słabości duszę mą. Daje wolność swemu ludowi, daje wolność i pragnie, aby dnia każdego, aby dnia każdego człowiek przymierze z Bogiem odnowi. W obietnicach swoich wciąż trwa, w obietnicach swoich wciąż trwa. Jezus karmi nas swoim ciałem i przenajświętszą krwią. Panie, ja Tobie zaufałem, wspieraj w słabości duszę mą. Panie, ja Tobie zaufałem, wspieraj w słabości duszę mą. Miłosierny Panie, usłysz me wołanie, ufam całym sercem swym, bo Ty jesteś Bogiem mym. Miłosierny Panie, usłysz me wołanie. Miłosierny Boże, błagam Cię w pokorze, wlej w me serce taki żar, by kochało Cię bez miar. Miłosierny Boże,
serce Twe rozumie nas. W sercu Twoim przebaczenie, błogosławię i spełny dar. Miłosierdzie czerpać mogę bez obliczeń i bez miar. W każdy czas serce Twe rozumie nas. W każdy czas serce Twe rozumie nas. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, mocą tego sakramentu prowadź nas drogą miłości śladami błogosławionej Jolanty i dobre dzieło, które w nas rozpocząłeś, doprowadź do końca na dzień Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Moi drodzy, jeszcze pragnę bardzo serdecznie podziękować najpierw tym wszystkim, którzy myślą, pamiętają i można powiedzieć już tradycyjnie organizują tę przeświętą modlitwę, zapraszają, przypominają, za to im Bóg zapłaci. Za to dzisiejsze też przygotowanie i to takie logistyczne, ławki, całą resztę, o której może nawet nie wiemy, ale jest i dzięki temu mogliśmy się spokojnie tutaj modlić. Bóg zapłaci. Bóg zapłaci chórowi z Duchowa za to, że też Panowie tu znaleźli czas i swoim śpiewem tę liturgię ubogacili. Za to im Bóg zapłaci. Ojcom, kapłanom za obecność, za wspólną modlitwę i Wam, siostry i bracia, za to, że byliście, że chcecie przychodzić, że pamiętacie też o tym miejscu, że pamiętacie o wydarzeniach z historii, która myślę, że w jakimś stopniu mniejszym czy większym też o każdej i każdym z Was stanowi. Przecież to też wasi, nasi przodkowie. Za to wszystkim Wam Bóg zapłaci. A zanim jeszcze udzielę końcowego błogosławieństwa, to tutaj organizatorzy prosili o pobłogosławienie i poświęcenie kamienia z płytą pamiątkową na kolejne takie miejsce. Dlatego teraz może też kapłanów poproszę o podejście tam. Wspólnie się pomodlimy, pobłogosławimy i poświęcimy ten przygotowany kamień pamięci. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Panie Boże Wszechmogący, w swojej dobroci i miłosierdziu, pobłogosław ten kamień, tę płytę upamiętniającą zmarłych w wyniku różnych chorób, którzy spoczywają w różnych miejscach na naszej ziemi. I spraw, by przez naszą modlitwę i Twoje miłosierdzie dostąpili szczęścia wiecznego, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. A za tych wszystkich, którzy w tym miejscu i w wielu innych spoczywają, odmówmy wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Na to byśmy też za przykładem dzisiejszej patronki, błogosławionej Jolanty, potrafili na co dzień świadczyć o miłości Boga względem każdego człowieka. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Niech serc popłynie wdzięczny śpiew na chwałę Boga, na Jego cześć.
Ciebie tylko pragnę żyć. Przyjmij, o Panie, dziecko swe. Ojciec niebieski czeka tam, aż wróci marnotrawny syn. Zgubionej owcy szuka sam i nie pamięta ciężkich win. O Panie, smutnym osłuż łzy, błądzącym drogę wskazuj sam. O Jezu, my ufamy Ci, Ty miłosierdzie okaż nam. O Panie, smutnym osłuż łzy, błądzącym drogę wskazuj sam. O Jezu, my ufamy Ci, Ty miłosierdzie okaż nam.